Rozpoczęcie przebudowy hali Jaskółka w Tarnowie Mościcach zostanie przesunięte na 2017 rok. Budowa pierwotnie miała rozpocząć się już w tym roku, jednak jak informuje magistrat, z uwagi na czasochłonne prace projektowe i procedury przetargowe, początek robót zaplanowano na przyszły rok. Ogłoszenie przetargu będzie możliwe na przełomie września i października. Jestem przekonany, że skutecznie rozstrzygniemy ten przetarg jeszcze w tym roku i zamówimy wykonanie tej modernizacji. Ale też musimy pamiętać o źródłach finansowania tego przedsięwzięcia. My w naszym budżecie mamy zarezerwowaną kwotę około 40 milionów złotych. Ale oczywiście po stronie dochodów chcielibyśmy uzyskać wsparcie i liczymy na to wsparcie z dwóch funduszy. Z funduszy unijnych na termomodernizację obiektu, tu może być kwota około 10 milionów złotych. W pozostałej części bardzo liczymy na wsparcie ministra sportu. Liczymy na dotacje, tutaj trudno podawać poziom tej dotacji, ale myślę, że do 50% kosztów inwestycji jest to możliwe, zakładając, że ten obiekt może kosztować wykonanie między 40 a 50 milionów złotych, możemy liczyć na 25-milionową dotację. Brak finansowania z funduszy zewnętrznych w tym roku powoduje, że zmniejszone zostaną wydatki na tarnowskie gniazda inteligentnych specjalizacji, projekt bulwary Rzemiosła Dawnego czy remonty murów miejskich placu Kazimierza, ulicy Krótkiej oraz Kapitulnej. Pakiet rewitalizacyjny, on nie może być uruchomiony wcześniej niż będzie przyjęty program rewitalizacji dla naszego miasta. A ten program jest decyzją zarządu województwa przesunięty fazowo aż do pierwszego kwartału przyszłego roku. Otrzymaliśmy na 100 tysięcy złotych na przygotowanie tego programu, chociaż jesteśmy już bardzo zaawansowani, to jednak województwo uznało, że wszystkie miasta otrzymają wsparcie po to, żeby przygotować dobrze swoje programy inwestycyjne. One muszą być uzgodnione i zgodnie z ustawą o rewitalizacji uchwalone przez Radę Miejską. I co najistotniejsze w kontekście wydatków budżetowych, nie wolno wydatkować ani jednej złotówki, jeżeli chce się potem uzyskać zwrot z funduszy europejskich. Kontynuacja modernizacji amfiteatru realizowana będzie w przyszłym roku ze względu na uzgodnienie co do ostatecznego kształtu koncepcji. W 2015 roku wszystkie tarnowskie spółki komunalne odnotowały zysk. Wygenerowały 269 milionów złotych przychodu i 15 milionów złotych zysku. To o 4 miliony 700 tysięcy złotych więcej niż w 2014 roku.